Też mamy lęk, żeby się nic nie stało. I o to chodzi, bo tak to jesteśmy stęsknieni tych dzieci. Jest pusto i bardzo chłodno. Zniknęły pluszaki, lalki, wózki dla lalek, większość książek i nie tylko. Tak wyglądają teraz bogatyńskie przedszkola. Prawdopodobnie po weekendzie wrócą tu dzieci. Ale tylko nieliczna grupa. Przedszkole wygląda po prostu strasznie. Sale są tak puste, bez dywanów, bez firanek, bez pluszaków. W związku z tym nie jest bardzo przyjemnie. Zresztą sam hol, zawsze taki atrakcyjny, teraz wszystko jest zdjęte. Ograniczony dostęp do przedszkolnego ogrodu, zamknięta piaskownica to kolejne obostrzenia. Rygor sanitarny po otworzeniu placówek będzie bardzo ostry. Jak wszystko wyjdzie w praktyce, tego nikt nie wie. Jeśli dziecko weźmie zabawkę, taką bezpieczną, którą łatwo zdezynfekować, to gdy ją odkłada, to my mamy obowiązek ją natychmiast zdezynfekować. No trochę nam, nie wiemy jak to w praniu wyjdzie, jak to będzie, bo wyobrazić sobie trudno. Poza tym dezynfekcja no sanitariatów, to samo przez się rozumie, ale blatów, podłóg, części wspólnych, kwestia kuchni, gdzie przepis mówi, że nie może być kontaktu z innym personelem, to organizacyjnie naprawdę jest trudno. Choć rząd pozwolił otworzyć placówki już 6 maja, te w Bogatyni ciągle przygotowują się do spełnienia wytycznych sanepidu. Jest ich mnóstwo. Jeśli chodzi o te wytyczne i o te obostrzenia, to najtrudniej było znaleźć to pomieszczenie izolacyjne. To też jest i tak logistycznie, nawet jak znalazło się pomieszczenie, to jeszcze musi być z dostępem też do łazienki. Jeżeli tam trzeba będzie kogoś odizolować, no to żeby z jakiegoś powodu, więc nie można go tak sobie prowadzać później po tym budynku, więc musi być to gdzieś koło toalety. Więc był to duży, ogromny kłopot. Wydaje nam się, że żeśmy rozwiązali ten problem. No ale największe kłopoty to te ilości środków ochrony osobistej. Przepis mówi, że opiekun ma mieć na sobie płaszcz nieprzemakalny z długim rękawem przy czynnościach higienicznych. No to wiadomo, że w żłobku przy czynnościach higienicznych one się odbywają kilka razy dziennie. No to nie są płaszcze kilkurazowe, tylko jednorazowe. To są koszty po prostu straszne. Rękawiczki, maseczki, przyłbice. Za te materiały zapłaci gmina, która czeka na te wszystkie środki. Dopiero gdy trafią one do Bogatyni, będzie można bezpiecznie otworzyć żłobek i przedszkola. Musimy przygotować pod względem sanitarnym, no bardzo reżimowo, te wszystkie placówki. My jesteśmy w tej chwili już w trakcie, część rzeczy zamówionych już tutaj do nas spływa, mianowicie mydło, maseczki, płyny do mycia i dezynfekcji podłóg, ale czekamy jeszcze na przyłbice, fartuchy, płyny do mycia zabawek, do mycia rąk. W związku z tym, dopóki tego wszystkiego nie będzie, termometry, dopóki wszystkiego nie będzie, tych placówek nie będziemy mogli otworzyć. Jak będzie w przyszłym tygodniu, tego nikt nie wie, bo chętnych jeszcze tydzień temu było sporo. Dziś jest już tylko garstka. W tej chwili do 6 przedszkoli mamy 55 tylko, a do żłobka 14 dzieci. I to się zmniejsza, no na przykład przedszkolu numer 6 tylko 4 chce teraz przyjść, a była 60, nie? Tu też musimy się zastanowić, no bo dla 4 dzieci tu ma być też uruchomiona kuchnia, więc nawet zrobienie posiłków dla tych dzieci, no trudno z tej malutkiej kwoty, jaka będzie, ugotować posiłek. Na pierwsze kilkanaście dni funkcjonowania przedszkoli i żłobka gmina kupiła środki sanitarne za około 50 tysięcy złotych. Nie wiadomo, na jak długo to wystarczy. Wiadomo, że od rządu każde przedszkole dostało jedynie 40 litrów płynów odkażających, co jest kroplą w morzu potrzeb.